Onet Audio. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć skibidi toilet na początku, ale uznałem, że nie będę tego zrobił, ale jednak to zrobiłem. Podcast Topka. Maciek Wernio, Niko Graczyk. I będziemy dzisiaj rozmawiać o rzeczach różnych, jak zawsze, ale jednak głównie będziemy krążyć wokół zdrowia psychicznego, jako że dzisiaj, kiedy to nagrywamy, jest światowy dzień zdrowia psychicznego. Więc myślę, że nadal kilka dni później, czyli w tym przypadku dzień później, będziemy nadal mogli o tym zdrowiu psychicznym rozmawiać. I słuchać. Topka. A zaczniemy sobie od w sumie serialu, ale też dokumentu, ale też w sumie historii, tak naprawdę, która gdzieś najmocniej ostatnio rezonuje we wszystkich mediach. Chodzi o historię braci Laila i Erika Menendezów, o których powstał nie tylko seria na Netflixie, ale też film dokumentalny na Netflixie, są dostępne od stosunkowo niedawna. No i to jest chyba jeden z największych obecnie hitów platformy, można powiedzieć, jeżeli chodzi o te topki oglądalności. I tak, no, historia jest już dość mocno udokumentowana, bo ciągnie się od chyba, nie pamiętam, 30%. 30 lat, ponad być może nawet. Jeżeli chcecie sobie uzupełnić tutaj wiedzę, to jest bardzo dużo na YouTubie filmów na ten temat, podcastów, przesłuchań. To jest naprawdę bogato udokumentowana historia. No i teraz pojawił się na Netflixie serial 9 odcinkowy który przy twórców też takiego bardzo popularnego serialu o Jeffrey'u Dahmerze. Czyli tak jakby oni w ramach takiej jednej serii przedstawili Kolejną historię kryminalną. No i pytanie, Niko, czy w ogóle jak podchodzisz do seriali dokumentalnych na temat przestępstw takich seryjnych morderców? Bo ja na przykład mam tak, że reaguję na nie już trochę alergicznie i nie chcę ich oglądać. Znaczy, wydaje mi się, że ja, gdyby nie to, że gdzieś tam yy, moja dziewczyna oglądała to przy mnie i, i zerkałam sobie na poszczególne odcinki. Yy, mówię o tym serialu fabularnym. Mm -hmm. To, z, że tak powiem, yy, z własnej inicjatywy pewnie nie, nie sięgnęłbym po, po ten serial z bardzo podobnego powodu yy, do, do Twojego. To znaczy, mam troszeczkę już dość tej. Mody, chyba można to tak nazwać na seriale True Crime. I zdecydowanie bardziej interesuje mnie właśnie podejście dokumentalne, jeśli już, bo kiedy, że tak powiem, reżyser grzebie w żywej materii, to znaczy pokazuje nam jakąś rzeczywiście prawdziwą historię z bohaterami o konkretnych nazwiskach, którzy żyją, są wśród nas nadal. Są w więzieniu, ale są, no to tutaj każde odstępstwo od y, rzeczywistości może y, stawiać znaki zapytania etyczne, y, może budzić jakieś kontrowersje i wątpliwości, czy aby taka zmiana, która na przykład ma wzmocnić y, dynamikę serialu, nie, jest, y, nie, nie sprawia, że rzeczywistość jest zakłamana, na przykład. W fabularnym serialu na temat braci Menendezów, oni trafiają do celi obok siebie, dzięki mogą się komunikować, gdzie w, rzeczy, gdzie w rzeczywistości było tak, że byli w zupełnie innych więzieniach. No to już się wydaje, bardzo naiwne, jest to po to, żeby no, nakręcić dramatyzm, jakby ta historia nie miała go sama w sobie wystarczająco dużo. Więc ja bardzo sceptycznie podchodzę do. Do realizowania filmów fabula fabularnych, opartych na prawdziwych wydarzeniach, nieinspirowanych nimi, bo co innego jest wziąć prawdziwą historię, e, przetworzyć ją, jeśli reżyser czuje taką potrzebę, i stworzyć bohaterów inspirowanych zaledwie jakimiś prawdziwymi bohaterami, którzy mają inne nazwiska, którzy są włożeni w inny, wykreowany przez reżysera kontekst, e, który ma to przekazać jakąś prawdę, natomiast nie jest, nie, nie próbuje być filmem dokumentalnym. Na co innego jest właśnie realizowanie y, takiego serialu y, pod prawdziwymi nazwi nazwiskami, centralnie o konkretnej historii prawdziwych, realnych ludzi. I, I ja już na takim bardzo podstawowym poziomie mam problem z tym. No ja mam dokładnie taki sam problem. Znaczy mnie bardzo irytuje to, jak tutaj stajemy się trochę więźniami narracji. Jak reżyser, który nie jest ani dziennikarzem, nawet nawet gdyby nim był, jakby nieistotny, ma tutaj pełne pole do tego, żeby przedstawić tę historię w określony sposób. Nie mówię, czy intencjonalnie, czy nie, ale tutaj dotykamy sprawy, która się dzieje, gdzie ma zostać złożona jakaś apelacja, gdzie cały czas nie ma jakby stuprocentowej pewności jak, czy na przykład oni na, mogą cały czas wyjść na wolność jeszcze. Jest, no tak. istnieje taka, takie prawdopodobieństwo. Mogą być ponownie przesłuchani po latach. A szczególnie, że mamy już przykłady nawet z, ze stosunkowo ostatniego czasu, kiedy te seriale, powiedzmy, czy też kino w jakiś sposób wpływały na to, co się tam działo u prawdziwych przestępców, czy też nieprzestępców. No mówię tu między innymi o Making a Murderer, które, które w pewien sposób też wytyczyło nowe szlaki w sprawie. Ale to, że tym serialu HBO chyba Jinx, który akurat mhm. przysłużył się do tego, że, że przestępca został faktycznie udowodniono mu jakieś zbrodnie i mało tego. Znaczy, dzięki serialowi wydobyto z niego przyznanie się do winy. Co było jakimś dużym, dużym szokiem, też właśnie pod względem takim kinematograficznym i tego, jak, jak dzieło może zmienić bieg historii. Może wpływać na rzeczywistość. No ale my. no właśnie, to po prostu ja. W, w tym momencie, kiedy mamy już pełne dowodowe, jakieś Ileś jakichś akta sprawy. Ja nie chcę być manipulowany przez reżysera, który dla dobra narracji, na przykład jakieś fakty, które powinniśmy wiedzieć od początku, poda nam w piątym odcinku, żeby no tak. żeby zrobić twist, nie, albo jakiś tam cliffhanger, na przykład. No, dla mnie albo jedno, albo drugie po prostu. Albo kręcisz y, film dokumentalny i starasz się być, albo jak najbardziej się być jak najbardziej wierny faktom. Wiadomo, że filmy dokumentalne też y, sięgają po pewne narzędzia z filmów popularnych, po instynizację jakąś, ale generalnie. No, są tam pewne zasady, podobnie jak przy pisaniu reportażu pisemnego, pisanego, są jakieś zasady etyczne, których się nie przekracza. Czasem się je przekracza, jak na przykład okazywało się, że Ryszard Kapuściński wymyślał rzeczy, a i tak go uważamy za jakiegoś najważniejszego czy jednego z najważniejszych twórców polskiego reportażu, ale ogólnie nie powinno się tego robić, powinniśmy to krytykować. Więc albo jest film dokumentalny, albo jest film fabularny, to próbuje być filmem fabularnym, który jest dokumentem jednocześnie i po prostu to jest coś, czego nie powinno się robić, bo, bo, bo tak, moim zdaniem, bo po prostu to jest w jakiś sposób nietyczne. I no fałszuje rzeczywistość. Chyba nie o to chodzi w kinie. O to, o to nie o to. Jakby tutaj to już jest dyskusja, ale też sobie myślę, czy w ogóle my nie podchodzimy jakoś bardzo łagodnie do tego, jak to całe zjawisko true crime narosło wokół nas i tego, że w sumie jest tutaj jakaś zerowa, moim zdaniem, odpowiedzialność za to, co się mówi w takich i serialach, i podcastach, i na kanałach YouTube'owych. Tak. Tego jest masa, po prostu. Tak, no, no jest rzeczywiście. I na przykład, tak. nie wiem, no, przy, przy tej sprawie, właśnie Menendezów, przesłuchałem sobie parę, parę podcastów, i niektóre były nawet ocierały się po prostu o słuchowiska, takie po prostu, że czuło się, jakby się było praktycznie wewnątrz tego mieszkania, gdzie, gdzie dokonana została zbrodnia. Ja już miałem taki naprawdę. Odruch na zasadzie, dlaczego tak to robimy. W sensie to jest bardzo delikatna materia mimo znaczy. wszystko. A tutaj to posłużyło do takiego po prostu umilania, tworzenia narracji wszystkiego. Stało się to po prostu. Prawda jest taka, że no, stało się to po prostu tematy kryminalne pewnym źródłem oglądalności, czytalności i ruchu, więc no nie czarujmy się i platformy streamingowe i media też, no bo przecież sami widzimy pracując w mediach, jak te tematy przyciągają czytelników i no trudno się oprzeć pokusie, żeby po nie sięgać, natomiast jeśli się po nie sięga, to powinno się zachować jakąś taką maksymalną staranność i Czasem lepiej zrobić krok do tyłu i nie napisać czegoś, nie powiedzieć czegoś, niż e, zrobić za dużo o jeden krok i e, sfałszować rzeczywistość, albo zrobić komuś jakąś krzywdę. E, no mam nadzieję, że może zaczniemy być na te kwestie bardziej wrażliwi. Tak, jeżeli jakieś pozytywne tutaj odbicie mogę znaleźć, jakiekolwiek, to będzie oczywiście okropnie duży fikoł z mojej strony. Na Netflixie oglądałem kiedyś serial, którego tytułu być może sobie nie przypomnę, ale on bardzo fajnie... American Vandal to było, o, dziękuję, mm -hmm. dziękuję mój mózgu za przypomnienie mi tego. On bardzo fajnie bawił się tą konwencją właśnie takiego, myślę, że warto sobie to obejrzeć, żeby też... Lepiej poczuć, jak te fabuły są konstruowane, bo tam po prostu powstała absurdalna historia szukania przestępcy, który domalowywał w szkole do różnych obrazów i w różnych miejscach zdjęcia penisów. I Dziennikarze, w sensie tam młodzi ludzie robili śledztwo. I to jakby cały czas grało na tej kliszy, właśnie, że mieli swoje pomieszczenie, gdzie mieli to taką wielką krokową tablicę połączoną nitkami, to bardzo, mm -hmm. bardzo fajnie to można sobie obejrzeć i potem to skontrowa skontrować z innymi dziełami, i one już wtedy troszkę mniej na nas działają. Po prostu, jeżeli widzimy, jak to jest robione. No wiadomo, że jeśli coś wyszydzi, to się łapie do tego trochę więcej dystansu i ja chyba polecam taką drogę. Znaczy nie, nie ferować i nie podejmować żadnych wyroków i nie tworzyć opinii na żaden temat związany z morderstwami po obejrzeniu dokumentalizowanego serialu. A? No tak. A, a nawet być sceptycznym po obejrzeniu dokumentu, bo, bo wiadomo. I w ogóle, mieć być, jakiś w ogóle lepiej być sceptycznym generalnie. Krytyczne myślenie. Topka. I teraz możemy sobie przejść do tematu w sumie głównego dzisiaj, jako że mamy dzień zdrowia psychicznego, i porozmawiać. Myślę, fajnie byłoby, myślę, pogadać sobie chwilę. Trochę tak jak gadaliśmy ostatnio o najlepszych tam dziełach z gatunku Coming of Age, żeby porozmawiać sobie o dziełach kultury, które o tym zdrowiu psychicznie mówią w sposób. Ciekawy, ale też szczery i właśnie nie, nie stygmatyzujący nikogo, i też nie, nie pokazujący tych różnych chorób, zaburzeń w jakiś sposób krzywdzący mhm. i naświetlający to, jak to wygląda naprawdę, albo przynajmniej tworzony przez osoby, które albo wykonały dobry research, albo gdzieś tam mają jakieś doświadczenie, które pozwoli im być w tym, w tym szczerym. Ja mogę zacząć paradoksalnie od dzieła które nie do końca chyba... To jest cały czas... Są dyskusje na temat tego, czy... Bo mówię o filmie z Jimem Carey'em. Zapomniałem teraz nazwy tego filmu, co jest bardzo... Ale t, y, Jimem Kareem i kim jeszcze? Ktoś tam hmm. jeszcze gra? Truman Show. A, okej. Okay. <laughs> dlatego, dlatego byłem zażenowany, no to, że zapomniałem tej nazwy. Jest to w ogóle, tak się wtrącę na chwilę, film, który ja obejrzałem stosunkowo późno, bo myślę, że kilka lat temu dopiero tak, z, nie wiem, z trzy, cztery... Fantastyczny. Tak, dla, dlaczego mówię o nim w kontekście chorób psychicznych? Bo nie, nie jest to jakby teoria jakaś. Mega chyba powszechna. Myślę, że wiele osób, które oglądały ten film, nie, nie zwróciło na to uwagi, czy też nie miała pełnej świadomości, wiedząc, jak niedoreprezentowana w mediach jest schizofrenia. Mm -hmm. Dla mnie to jest totalnie film o schizofrenii, po prostu. Do, do, wiadomo, że on ma tą końcówkę, taką, która robi z niego film kinowy i nie daje, nie daje widzowi zbytnio dużo interpretacji. Natomiast to, jakie objawy miał główny bohater, jak szukał wszędzie wokół siebie spisku i widział, i ten spisek był dla niego realny i to całe takie miażdżące go poczucie, że cały czas jest obserwowany, że jest w jakimś show, w jakiejś grze, to są totalnie objawy schizofreniczne. I do pewnego momentu ten film jest dla mnie bardzo dobrym studium tej choroby. Nie, ja się zgodzę. To jest jakby interpretacja, która. Y no, nie jest chyba trudno na nią wpaść. Oczywiście to nic nie znaczy, że ta interpretacja wprost o, o tym o, literalnie, nie będziemy spoilować, yy, że literalne rozumienie tego filmu, tego, co się dzieje na ekranie wprost jest jakąś gorszą interpretacją, bo to też jest bardzo ciekawe. Taka dyskusja o, nie wiem, reality show, o tym, jak się zmieniają media, telewizja i tak dalej, to też jest interesujące, ale yy, ta, yy, ta, yy, ta, ta, ta interpretacja, o której mówisz, też jest w tym filmie, też y, możemy y, bez, pro, myślę, bez żadnych wątpliwości tak go odczytywać. I to tylko pokazuje, jak dobrze jest zrobiony ten film, że może on y, jakby opowiadać o tylu różnych ważnych, istotnych problemach społecznych jednocześnie. No, to jest po prostu mega, mega, mega dobry film. Nie, dobre nie, nie zastarzał się zupełnie w ogóle. Jest bardzo dobrze zagrany i po 30 chyba latach od premiery nadal i warto sobie go obejrzeć właśnie mając z tyłu głowę w sensie wiedząc o tej interpretacji i zwracać uwagę na pewne szczegóły to to jest bardzo dojmujący seans w takim przypadku ja powiem może o na pierwszy ogień o filmie jednym z moich ukochanych filmów o filmie Her który też jest filmem bardzo wieloznaczeniowym bo jest tam i dyskusja o samotności właśnie i o jakiś rodzaju melancholii czy depresji nawet. Jest dyskusja o technologii i jest dyskusja o związku, o związkach. Więc to są takie trzy tematy na raz. No ale podobnie jak w Truman Show to jest kwestia tego, że mamy tam taką, taką fabułę i taką, taką symbolikę, takie metafory, które można totalnie wieloznacznie zinterpretować. I to charakteryzuje właśnie te najlepsze filmy moim zdaniem, że że możemy ją ugryźć od różnych stron, ale ta strona właśnie dotycząca tego smutku, który towarzyszy bohaterowi, po rozstaniu tego przedłużającego się i długotrwałego smutku popadającego właśnie w, jakąś, w jakiś rodzaj takiego epizodu depresyjnego, po rozstaniu, po wiem, utracie swojego życia kogoś bliskiego. Mało, o który film mam wrażenie, kiedykolwiek wywołał we mnie aż takie duże poczucie współodczuwania z głównym bohaterem. Fantastyczne kino. I trochę tutaj na, na drugą nogę do, do Her, mogę powiedzieć o filmie, który ja może nie kocham aż tak bardzo. Ale no na pewno jest, jest jednym z takich dzieł kina, które się nasuwają, kiedy myślimy o, też o jakiejś melancholii, smutku i trochę utracie sensu, czyli o Boże, Lost in Translation okay. z Sophie mm -hmm. I co ciekawe w ogóle, ja to usłyszałem od swojej dziewczyny, i nie wiem, czy to jest prawda, bo nie sprawdzałem. Mów <totmów> w podcaście, śmiało. Ale to właśnie dlatego o tym powiem w podcaście, że reżyser, um, reżyser Hair, Spike Jones, mm -hmm. no i Sofia Coppola, oni byli kiedyś razem i że te dwa filmy her i Doznerization to są dwie opowieści o ich wspólnym, o ich związku, zrobione z różnych perspektyw. Jej perspektywy i jego mm -hmm. perspektywy. A kto był głosem w Hair? Y czy to nie była właśnie... Nie, wydaje mi się, że to nie była e, Sofia Coppola. Kupo nie, 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 mówię Aha. o aktorce tej co, tej, co grała w Avengersach, też Scarlett Johansson. Zgadza się. Dobrze, to dobrze też... pamiętałem. Dobrze, Świetnie. To kolejny element, który, który łączy ta, te, te filmy. Cieszę się, tak. Ja to ja może trochę pójdę tym, na czym no... Nie mam przygotowanej listy top 3 rzeczy, które, które chciałbym powiedzieć. Tak myślę, że bardziej jak luźno sobie gadamy, jest ok. Jak mm. powiedziałeś o takim niedopasowaniu do, do, świata i tym takim przytłoczeniu, to mi się przypomina film Nuri Bilge Seyla na Uzak. Uu, ja akurat tego filmu nie widziałem, natomiast bardzo lubię tego reżysera. To jest w ogóle chyba jedyny jego film, który obejrzałem więcej niż raz, i też jeden z niewielu, na który, który obejrzałem za pierwszym razem i nie usnąłem. Bo to mnie jest się niestety... bardzo podobał jego, podobał jego film Dzika Grusza, który moim zdaniem był niedoceniany. Nie wiem, czy widziałaś. Ja, ja naprawdę zdarzam. widziałem jego filmy kawałkami, bo okay. w jakkolwiek no to dobrym jest slow, stanie by nie cinema był, trochę. To, to mnie to trochę muli. Ale natomiast... ja też będę mieć jedną propozycję slow Cinema w tym temacie. Także... Natomiast Uzak Bar bardzo jakoś do mnie bardzo, może też przez ten krajobraz tego Istambułu, takiego pokrytego mhm. śniegiem, ale też bardzo sugestywnie działa na mnie ten, ten bohater, który po prostu przechadzał się tymi ulicami, tu coś trochę próbował zrobić, gdzieś wyjść z kimś zagadać, ale tkwił w takiej no też był po rozstaniu chyba z żoną, bardzo dawno go oglądałem, nie pamiętam. Ale ta, ta scena w sumie też taka z głównego plakatu, gdzie on sobie tak siedzi, siedzi tyłem do tej rzeki, ba, bardzo, bardzo duże wrażenie na mnie zrobił ten film. Chętnie sobie do niego wrócę jeszcze raz. I co? I, I z tego reżysera już, już na pewno tyle będzie ode mnie, bo mówię, nie wiedziałem więcej. Wróciłem ostatnio natomiast do Little Miss Sunshine. Do mhm. absolutnie cudownego filmu, który też w dość taki... Nie, nie jest to jakby. Dużo tam się dzieje, bo mamy w sumie różnych bohaterów z różnymi, powiedzmy, dysfunkcjami. Mamy tam chłopaka, który, który powziął śluby milczenia, ale też jest bardzo do, dogięty atmosferą domową. Mamy pana domu, który jest bardzo ściśnieniowany na sukces do tego stopnia, że jakoś zagłusza wszystkie swoje emocje. Ale mamy też brata głównej bohaterki, który jest, oprócz tego, że jest. Prawie największym albo największym fanem Prusta jest też po, po próbie samobójczej mm -hmm. i dochodzi do siebie razem z tą rodziną i to jego studium jest bardzo dobre w tym filmie. To jest oczywiście komediodramat, ale, ale bardzo bardzo ciekawy jest to przedstawiona rola i właśnie zmagania, zmagania z depresją, z jakimś swoim, swoim samopoczuciem, zdrowiem, życiem, a robi to nie kto inny, tylko Steve Carell. Więc jeżeli. No nie, no nie sądzę, że są ludzie, którzy uważają go tylko i wyłącznie za dobrego aktora komediowego, bo był też ostatnio bardzo dobrze wypadł w tym filmie z Timotym Chalamet. Nie pamiętam tytułu, ale o uzależnionym synu z kolei od chyba heroiny, jakiejś innej mocnej substancji. Wiem, który to był film i nie pamiętam tytułu. Mój kochany syn? Coś, tak, tak, coś, tak, coś, tak, coś no. z synem chyba w tytule. Tak. Dobrze, mój mózg wraca do, do pamiętania mhm. podstawowych rzeczy. Ale tak, to Steve Carell bardzo dobra rola w tym filmie. To ja w takim razie, na... jako kolejny, kolejny przykład, kolejna propozycja, powiem o y, jednym z moich ulubionych serialów, który ty wiem, że chyba średnio lubisz, ale chodzi mi o serial Mogę Cię zniszczyć. To jest mm -hmm. serial o. Radzeniu sobie z traumą, radzeniu sobie właśnie ze stanami depresyjnymi z powodu tej traumy, to i z powodu doświadczenia przemocy seksualnej. Ten serial jest fantastyczny moim zdaniem, naprawdę fantastyczny. Wrezerwany, napisany przez i zagrana też główna rola przez jedną osobę, której oczywiście imienia i nazwiska nie pamiętam, ale zaraz sobie wygoogluję i przypomnę sobie. W każdym razie, no jeśli nie widzieliście tego serialu, to no to jest mini serial, to jest tylko jeden sezon, to jest zamknięta historia, czyli coś, co ja najbardziej lubię. Polecam totalnie. To jest po prostu, no ja chyba nie widziałem w życiu w ogóle żadnego nic lepszego, albo porównywalnie aż tak dobrego, z, jeśli chodzi o temat temat radzenia sobie z doświadczeniem przemocy seksualnej a aktorka i reżyserka i, i, i autorka scenariusza nazywa się Michaela Cole, jeśli dobrze wymawiam jej imię i nazwisko, ale mam nadzieję, że tak. W każdym razie polecam bardzo. Ja tu dodam, że w sumie nie nie mogę jeszcze powiedzieć, że ten serial mi jakoś mega nie podszedł. Ja po prostu nie dałem mu odpowiedniej szansy. Ja go okay. trzy razy zaczynałem i trzy razy obejrzałem tak ze, ze dwa odcinki. A wiem, że on tam im, da, im dalej się idzie, tym formalnie chyba jakoś tam fajn, lepiej się ta akcja zawiązuje, jest ciekawiej, więc na pewno do niego wrócę. Bo po pierwsze, ty mi go polecasz, po drugie do, został też chyba dość dobrze przyjęty i nagrodzony nawet. Tak, tak. Więc, więc muszę, muszę, sobie, muszę sobie do niego wrócić po prostu. Bo... Tak, tam zdobyła za scenariusz nagrodę Emi, za scenariusz w, do tego serialu. Tak, co, czy jeszcze, jeszcze chciałbym wspomnieć trochę, bo, bo zaczęliśmy schizofrenią. Schizofrenią też bym skończył, bo też trochę tak wytłumaczę, dlaczego tak robię. Nawet przy jakiejś pracy redakcyjnej, przy temacie zdrowia psychicznego, mieliśmy w tym roku taką refleksję, że depresja oczywiście jest chorobą ciężką i nie, niedoreprezentowaną nadal i spotykającą o wiele więcej osób, niż nam się wydaje, ale ten Dzień Zdrowia Psychicznego zawsze jest w sumie tą depresją, naj, najmocniej się o niej mówi wtedy. a Troszkę mniej się mówi o równie, równie powszechnych zaburzeniach, o których nadal mamy dość małą wiedzę, nawet mając świadomość tego, jak często. Czasownik, przymiotnik schizofreniczny jest w przestrzeni medialnej używany mm -hmm. w zupełnie jakiś przekręcony sposób. Mam totalnie poczucie, że społeczeństwo nie ma świadomości, na czym ta choroba polega. Tak samo na przykład zaburzenia afektywne dwubiegonowe. To mm -hmm. też po prostu już teraz się pojawia w memach jakichś też idiotycznie to przedstawiających, więc trochę, trochę... Pozdrawiamy Sentino. Po no powiedzmy, że pozdrawiamy <laughs> Ale tak, więc, więc trochę chciałbym troszkę fokus w inną stronę przenieść i powiedzieć jeszcze na koniec, nie wiem, czy na koniec o serialu Andam. On był na platformie Amazon Prime. Mhm. To jest taki serial z kategorii takich, który był też kiedyś film z Janu Rifsem Niby rysunkowych, ale aktorskich trochę. I to też jest historia dziewczyny, której zmarł ojciec w roli tego ojca. Jest, nie pamiętam znów nazwiska, ten sam gość, który grał w Better Call Saul i w Breaking Bad. I ona też, tylko w ten serial. On w ogóle ma teraz drugi sezon. Ja, ja go nie oglądałem, bo zakończenie tego pierwszego trochę mnie odtrąciło na tyle, bo też dla mnie było bardzo dobrym studium. Jeśli nie schizofrenii, to po prostu jakichś takich objawów, powiedzmy, Psy -psychozy. psychozy. Ale w tym serialu zostało to. Trochę jakby zbagatelizowane, nie, nie zostało to jakby jasno przyklepnięte, że tak. Jakby ta strona magiczna tej, tej bohaterki dostała furtkę, żeby się rozwijać w następnych sezonach, nie została jakby sfalsyfikowana przez reżysera. Co, co dla mnie jednak wypadałoby może zrobić, ale mówię, nie wiem jak wygląda drugi sezon. Może ma to jakieś dalsze, dalsze uzasadnienie, może ten twist i to rozwiązanie przyjdzie później. Po prostu po pierwszym sezonie miałem, miałem takie, bo, bo naprawdę to było jedno z, jedno z fajniejszych, ciekawszych, lepiej zrobionych studiów tego stanu psychicznego, a, a trochę mi się wydaje, że, że nie dowiozło zakończeniem. Ale to jest mój jakby trochę, trochę główny problem z tego typu dziełami. Teraz też oczywiście nie pamiętam tytułu, był kiedyś taki film o mężczyźnie, który... W pewnym momencie zaczął się bać albo powodzi, albo jakiegoś wielkiego huraganu. Amerykański film taki. Dziękuję chyba. I on stał się takim turbo-prepersem i totalnie miał. I bardzo dobrze to zostało przedstawione: to jak on chce chronić całą swoją rodzinę przed po prostu ogromnym kataklizmem, który ma się pojawić, ma przyjść. I potem na koniec no skoro nie mówię tytułu filmu, to mogę zaspoilować, i potem na koniec ten kataklizm przychodzi. I ja miałem takie, o, ojej. <noise> Dlaczego on nie mógł nie przyjść? Ale z drugiej strony, no troszkę też tak było na przykład w tym filmie, co spadła na ziemię kometa. Eee, Lars von Trier, Melancholia. Lars von Thierry, Melancholia, dziękuję. Tam też to bardzo mi się, bardzo ciekawy był dla mnie ten twist po prostu, że ta bohaterka z osoby takiej przy, przybitej totalnie szmercem i fin de sikl nagle się okazała... Kiedy to doświadczenie, w sensie ta, ta groza stała się realna, stała się osobą najlepiej przygotowaną do tego, przez to swoje doświadczenie, hmm. po prostu jakoś najbardziej pogodzoną okay. z tym wszystkim. Ja z, La z Larsem mam taką love-hate. Lubię niektóre ja e, filmy, szczególnie do dogwill i, i Tańcząc w Ciemnościach. Zresztą oba filmy też moglibyśmy jakoś podciągnąć pod ten By temat. W ogóle von Trier dużo hmm. porusza tego, tego tematu, hmm. w sensie zdrowia psychicznego w swoich filmach w różny sposób, bo tak. na przykład dom, który zbudował Jack jest trochę... Ja nie widziałam akurat. Trochę jak rozmawialiśmy o fetyszyzowaniu morderstw i mhm. rzeczy, to jakby to było do przesady, ale też miał w tym jakiś swój cel, więc tak bardzo tego nie hejtuję, bo, bo to było aż tak przesadzone, że było widać, że on trochę mruga okiem, ale jak to von Trier, to jego mruganie okiem jest raczej kopniakiem w krtań po prostu. Jasne. To jeszcze jak mówiłeś też o, o Ceylanie, i to też coś bardziej w stronę. Y tamtego regionu. Y, Chciałem powiedzieć o takim slow cinema, też totalnym filmie Smak Wiśni Abbasak Rostama z Iranu. To jest film, to jest takie bardzo klasyczne y, slow cinema, który mogę streścić jego fabułę. Chłop jeździ po pustyni i szuka kogoś, kto mu pomoże się zabić. Okay. Y, jest to proste, ale dosyć mocno robiące wrażenie, y, mimo że to jest banalne i że mało się tam dzieje, no to atmosfera jest dość gęsta. I... No, i tyle. I polecam to zobaczyć. I ja zachęcony. Topka. Joker. Śmiechulecz. Joker! Żartowniś. Folie Edy. Ja już teraz jestem prawie pewny, że mówię to dobrze. O, udało nam się w końcu Folie. obejrzeć ten film. Tak. I co? No i ja. Rzadko mam tak, że na przykład. Bo ja lubię w ogóle kino, lubię być w kinie, lubię oglądać filmy w kinie i rzadko mam tak, że wychodzę z tego kina z poczuciem, że mógłbym wydać te pieniądze lepiej i być gdzie indziej, a po Joker Folie Edy tak miałem. Ja. Mnie się jakoś mega ten film nie podobał. To znaczy, po prostu mnie nie zachwycił, nie uważam, że wow, to jest coś. Bardziej na zasadzie. Nie żałuję, że, że, że byłem w kinie, nie żałuję, że go zobaczyłem i powiem więcej, co może być dla wielu osób szokujące, bardziej mi się podobało niż pierwsza część. Problem w tym, że pierwsza część podobała mi się bardzo średnio, więc to nie jest tak, Ta że... Ta poprzeczka ten... nie była jakaś typu, Tak, właśnie, Tak, więc ja uważam, że pierwszy Joker jest strasznie y, overrated, totalnie y, i dlatego ten... Drugi to nie jest tak, że on jest bardzo dobry i dlatego uważam, że jest lepszy niż pierwsza część. Uważam, że jest po prostu trochę ciekawszy niż pierwsza część. I uważam, że hejt na niego jest zdecydowanie przesadzony. To jest moje zdanie. Znaczy, hejt. Krytyka po prostu jego jest zdecydowanie przesadzona i zbyt mocna, moim zdaniem. Okej, okay, to ja, ja mogę powiedzieć, co mi się nie podobało w tym filmie. Już abstrahując od samego wykonania filmu, mam trochę problem z tym, że ja się cały czas czułem od pewnego momentu tego filmu, jakbym po prostu. Słuchał wypowiedzi Toda Philipsa, który wstał rano po dwa miesiące po premierze Jokera. Powiedział z, źle, mnie zrozumiałem na Twittera, zobaczyło, kurde, co ja odwaliłem. Nie, nie, nie. I, I'm a ma fix this, nie, jak Kanye West z, mhm. z Wolves po prostu. I dograł takie coś, żeby mieć czyste sumienie. Znaczy, ja myślę, że trochę może tak być, ale to dla mnie jakoś. Znaczy, myślę, że może trochę tak być, ale czy, nie, nie, po prostu ja nie uważam, że wyszło mu to aż tak źle. Powódki myślę, że możesz, możesz mieć rację tutaj, że były raczej takie, że to jest taka, że to ma być komentarzem do reakcji na pierwszą część. No tak, to jest komentarz do reakcji na pierwszą część. Ym, natomiast ja po prostu. Zaczynając od pierwszej części, to ja jakby nie, nie podzielam, właśnie może rozwinę to. Nie podzielam tych zachwytów mówiących, że to jest po prostu wielkie kino. Moim zdaniem to nie jest wielkie kino. Po prostu to jest całkiem okej. Okay, dramat pokazujący jakiś, jak powstaje. Złoczyńca i mm -hmm. jego złamaniu psychicznym, i tak dalej. I rozumiem, że to może być innowacyjne w jakiś tam troszkę sposób, chociaż nie wiem czy aż tak bardzo, że pokazujesz tego złoczyńca jako człowieka złamanego, zwykłego, słabego i tak dalej, i robisz z niego, i robisz z tej kalki. Komiksowej, coś takiego, taki dramat psychologiczny, wręcz bardziej euro, europejsko smakujące niż takie kimino amerykańskie. Nie jest w ogóle to blockbusterowe w żaden sposób. Spoko. No jeszcze ta rola Phoenixa, który jest fantastycznym aktorem, plus ten kontekst, że Incele się zaczęły. Ja hmm. rozumiem, że te trzy elementy hmm. sprawiły, że ten film był. Zostały uznany za kultowy, ale dla mnie po prostu nie ma w nim. Jak się obejrzy trochę dobrego kina psychologicznego, to nie ma tam nic, co mnie przynajmniej zaskakuje no i, co, i co sprawia, że, że po prostu ten film jest dla mnie czymś łabym. Wow, nie jest. No tak sądzę o Jedynce. Nie wiem, czy chcesz to tak mnie. Dla mnie, ja też nie jestem fanem Jedynki. Dla mnie to był absolutnie overacting hakina Phoenixa. To po prostu był. Teatr jednego aktora ale aż do przesady, nie? Okay. Mnie to już męczyło momentami, jak mm -hmm. bardzo tam ten fokus kamery był na niego i na to, jak się, jak się dziwnie wyginał do kamery. No, w drugiej filmie też to było, ale. No też. Ale z kolei, no, znaczy, i ten ciężar tego filmu też był. On był. tak bawiło mnie to, że to on był tak, to był tak smutny film, że. Nawet Już o jedynce czy o dwójce? O jedynce. Okay. Że nie, nie wiem, czy wszyscy to wychwycili. Tam w pewnym momencie, chyba w Arkham, w szpitalu psychiatrycznym, kopistą, czyli tam gościem od dokumentów, był ten sam aktor, który grał Paperboya w Atlancie. Jakby okay. sprowadzenie tej komediowej, absurdalnej trochę postaci takiego gangsta rapera do roli kopisty, czyli osoby zajmującej się papierami w szpitalu psychiatrycznym, był dla mnie takim totalnym mrugnięciem oka, jakby tu będzie najniżej, jak tylko się dało. W tym pokażę wam takiego tam, jakiegoście w najgorszych koszmarach nie śnili. No i jakby spoko. Nie, nie jestem mega fanem tego, tego pierwszego jokera, ale tym, ale on się przynajmniej bronił tą formą. On był ciągły w tym, w tym swoim dogniataniu widza, mm -hmm. i. A dwójka była po prostu tak rozstrzelona momentami. Ona się nie, nie sprawdziła do końca, nie do końca byłem pewny, co oglądałem, i, i jaki to ma sens, bo. Jako niespecjalnie fan muzykali, te wstawki muzykalowe nie prowadziły trochę nigdzie. Były momentami, kiedy się zastanawiałem, czy zdążę wybiec do toalety podczas seansu, czy nie, bo nie pchały fabuły w żaden sposób. Były po prostu... Znaczy, powiedzmy sobie wprost, one były tylko po to, żeby Ligaga mogła sobie pośpiewać. No, dokładnie o to chodzi, ale przez to, że tych wstawek było tak dużo, to trochę nam zabrakło, powiedzmy, na przykład sceny z samego procesu sądowego mhm. i bo ten pro, kino sądowe, wiadomo, żeby dowiozło, ono musi być poprowadzone od A do B, musi być tam jakiś twist, musi, musi to być trochę więcej na ekranie spędzić. No mamy, pamiętam, 12 Angry Men, nie? Gdzie cały film się no dzieje tak. w sumie na sali sądowej i siedzimy skupieni, bo nie możemy oderwać wzroku. No. Tutaj Klasyka. ten proces miałem zupełnie w dupie po prostu, nie Każde zakończenie było możliwe mm -hmm. w tej sytuacji. No tak. Tam nie było napięcia, bo nie było, na której stronie tego napięcia osadzić, bo, bo tych wyjść było milion po prostu w każdym kierunku. Wiesz co, no, ja się z tym zgodzę. Jak, jak mówisz o tym sensie filmu, to myślę, że go już wcześniej złapałeś tymi słowami, że po prostu to, była, to był film o odbiorcach jedynki. I to miał być film o odbiorcach jedynki. To miał być film pokazujący, że, no wiesz, że po prostu mm, tłum chce swojego idola. Jak ten idol będzie pokazywać twarz prawdziwego człowieka, czy tak jak Artura, a nie Jokera, no to będzie ten, ten Joker dla tłumu niczym, po prostu. I to miał być trochę taki krytyczny komentarz, że dotyczący dotyczące tych ludzi widzących w Jokerze kolejnej odsłony jakiegoś wzoru dla nie wiem, wzoru dla skrajnie prawicowych, mhm. dla sympatyków skrajnie prawicowego myślenia i jakieś potrzeby jakiejś rewolucji społecznej w taką ultrakonserwatywną stronę, ludzi, którzy tak to widzą rzeczywistość, czy jakie znaczenie miały w tym te piosenki? Żadne. One były, tak jak mówię, po to tylko, moim zdaniem, żeby Lady Gaga mogła sobie pośpiewać. Czy mi one przeszkadzały jakoś bardzo? Nie, dlatego, że przynajmniej coś się działo w tej formie. Ja lubię połączenie gatunkowe, lubię jak się wsadza coś nieoczywistego gdzieś. Czy to tutaj było uzasadnione w jakikolwiek sposób? Uważam, że nie, ale przynajmniej się trochę mniej nudziłem w kinie. To jest jakby no, tyle. To z plusów tak. Okay. Jeśli chodzi o Lady Gagę też, jak już wspomnieliśmy o Lady Gadze, to, y, no, w ogóle zero charyzmy miała. Ja rolę. też w ogóle, znaczy no y... też nie jestem z jakimś fanbojem w ogóle postaci Harley Quinn i tego, ale to nie była dobra rola. No tak, no bo to była rola, moim zdaniem... Ona miała... i postać miała być tylko syntezą miłości tłumu do tak, to w ten sposób. Ona miała zgoda. być sprowadzona... Ona miała być w jednej postaci, żeby... Bo trudno się robi film o tłumie jako bohaterze. To jest, mhm. to jest troszkę trudne, więc ten tłum... Symbolem tego tłumu, tych... Po prostu szalonych na punkcie Jokera, nie Artura, właśnie, tylko Jokera, yy, fanatyków jego, była Harley Quinn, ta najbardziej szalona ze wszystkich. Ale czy to był dobry symbol? Yy, znaczy, symbol. Był to jakiś symbol, ale właśnie dla mnie problemem było to, że, jego, że jej postać była tylko tym symbolem. Ja, trochę... ja myślałem, że trochę... Tylko dokończę. Ja myślałam, że ja zobaczę film o dwóch postaciach. Tak to się zapowiadało, mm -hmm. że ona będzie kolejną niezależną bohaterką z krwi i kości. A okazało się, że ona jest tylko jakimś punktem odniesienia do Jokera i symbolem właśnie tego tłumu. Natomiast to nie była prawdziwa bohaterka. To, był, to była figura pewna. No szczególnie, że to jest w ogóle postać, która tak... Duży niesie ze sobą ładunek emocjonalny w każdym dziele, w którym się pojawia, więc jakby zepsuć obecność Harley Quinn w filmie nie jest łatwo. Gratulujemy reżyserowi. No tak, ale ja wiem, że teraz krytykuję mocno i to może się jakby wydawać, że przed chwilą powiedziałem, że mi się podobała bardziej niż jedynka, ale tak jak mówię, no ja po prostu uważam jedynkę za średni film, a dwójka mnie mniej wynudziła. Po prostu mnie mniej wynudziła przez to, że, że, że były trochę więcej miksu gatunkowego. Yy, że troszkę mniej po prostu to był film typowy. Ja nie widzę nic więcej w jedynce niż y, przeciętny dramat psychologiczny, a dwójka jest dla mnie przeciętnym dramatem psychologicznym y, z ciekawą, nietypową formą. Czy uda nam do końca? Nie, ale przynajmniej dał mi trochę więcej satysfakcji, bo y, troszkę po prostu dziwniejsze rzeczy, znaczy troszkę. Y, zderzył ze sobą różne rzeczy, które na co dzień nie, nie widzę w kinie, że są aż tak zderzane. Yy, tylko, że to było po nic, ale przynajmniej po prostu mniej się nudziłem na seansie. Znaczy, rozumiem to, to podejście. Ja trochę, jeżeli miałbym też jakieś plusy, to ja bym mimo wszystko docenił odwagę Teda Philipsa. No tak, no to właśnie. Bo to jednak trzeba mieć jaja, żeby w takim momencie przyjść z takim scenariuszem i powiedzieć, słuchajcie, ja mam na to taki taki pomysł. I to przepchnąć, i dopiąć, i tą swoją wizję zrealizować. To, to dla mnie spoko. No tak. No czy, czy ja powrócę do tego filmu? Nie. I szczerze mówiąc, ja, yy, wiedząc, jaka była jedynka, to nie, nie, jak, jeśli nie nasz podcast. Nie, nie wybrałbym się raczej do kina. Ale ja nie żałuję. Pewnie też nie. I w ogóle, jeżeli ktoś na przykład nie oglądał jedynki, to nie wiem, jak ty, ja totalnie nie polecam iść na samą dwójkę. Bo ona hmm, bez no, jedynki tak. jest nie chyba sensu. jeszcze gorsza. Jest jeszcze filmem. bardziej absurd, absurdalna. Ale tak mówię, ja nie uważam, że, żeby ani jedynka, ani dwójka były filmami, które musisz zobaczyć, bo inaczej po prostu ominiecie jeden z lepszych filmów ostatnich lat. Nie. No. Czyli. Nie oglądajcie Jokera. Nie oglądajcie Pozdrowe. Jokera, w ogóle nic nie oglądajcie. Słuchajcie <gry> tylko podcastu Topka. Koniecznie. Dobra, dzięki wielkie. Cześć. Trzymajcie się. To był podcast Topka, tworzony przez Noise i Onet Audio.